tak, panie, namiętnie. Jadał samodzielnie. Zobaczcie, nakryte jest na jedną osobę. To nie jest przypadek. On wracał po koncertach późną nocą i dopiero wówczas zasiadał do jedzenia. Często przychodziła cała orkiestra, która grała do tego posiłku po koncercie. A wiecie, kto mu oddawał? Czarnoskóry mężczyzna James Cooper, który przez 10 lat pracował dla firmy Pullman, czyli tej, gdzie jest tej zwanowny. I on po prostu tam mieszkał i tam wszystko miał pod ręką, czyli nie używał hoteli, nie zmieniał restauracji, chciał cały czas być po prostu pod dobrą kontrolą, dobrą opiekę. To są takie historie i tu wszystkie przedmioty, które zobaczycie,